Hej, pogoda jak widać się zepsuła, wszak kolejny długi weekend przed nami. Trochę więcej wolnego czasu będziecie mogli poświęcić nagranie i na lekturę tekstów w naszym serwisie. Zapraszamy do tradycyjnego przeglądu nadchodzącego tygodnia. Jedziemy! Na początek trochę oporu. Oporu na PlayStation 3. Już dzisiaj przeczytacie zapowiedź sequela Resistance. Pierwsza część była tytułem startowym dla konsoli Sony. Choć nie okazała się killerem, została ciepło przyjęta przez graczy. Kontynuacja opowiada o wydarzeniach, jakie miały miejsce po zakończeniu jedynki. Znów trafimy do rzeczywistości będącej połączeniem elementów II wojny światowej i science fiction, a naszym zadaniem będzie otwarcie inwazji morderczych Chimer. We wtorek odwiedzimy Hyborię, czyli świat Conana. Premiera angielskiej wersji gry Conan Hyborian Adventures już w ten piątek. Na polską przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać, a ja zapraszam do przeczytania beta testu. O Conanie już trochę opowiadaliśmy. Oprócz zapowiedzi wydusiliśmy co nieco informacji o polskim wydaniu od CD Projektu. Teraz udało nam się siłą odciągnąć mysza z tego od monitora i zmusiliśmy go, aby podzielił się z wami swoimi wrażeniami z przedpremierowego testu gry. Mam nadzieję, że twórcy z F3 Games nie wykopali trupa, serwując nam trzecią część Jagged Alliance 3. Wszak od premiery poprzednika minęło aż 9 lat. Choć trochę wody w Wiśle od tego czasu upłynęło, podstawowe założenia się nie zmieniły. Kierujemy działaniami komandosów, którzy za gruby szmal wykonają każde zadanie. Od wyeliminowania lokalnego kacyka, przez wysadzenie rezydencji barona narkotykowego, po opiekę nad 30-osobową grupą przedszkolaków. Podobno twórcy zrezygnowali z elementów ekonomicznych na rzecz większej taktyki i działań. O szczegółach tej produkcji będziecie mogli przeczytać w naszej zapowiedzi. W latach 80. była sobie gierka zatytułowana Saboteur. Pamiętam, jak zagrywałem się w nią u kumpla na Spektrumie. W czwartek zaprezentujemy wam zapowiedź gry o tym samym tytule. Jednak z tamtą pozycją nie ma ona nic wspólnego, oprócz tego tytułu. Tym razem, zamiast biegać rozpikselowanym ninją, wcielimy się w postać pewnego Irlandczyka, który rozkręca, uwaga, francuski ruch oporu, zabijając ważne niemieckie osobistości, przechwytując transporty broni, wysadzając w powietrze niemieckie instalacje, krzyżujemy plany germańskim oprawcom i porywamy do boju walecznych Francuzów. W piątek zapraszam do przeczytania recenzji Lost Planet Colonies. Jest to wzbogacona o dodatkowe tryby edycja gry wydanej niespełna rok temu. Główna linia fabularna opiera się na wykonywaniu zadań, jakie zlecają nam śnieżni piraci. Walcząc z wielkimi monstrami, odkrywamy także tajemnicę śmierci ojca naszego bohatera. A wszystko to na powierzchni mroźnej, nieprzyjaznej planety. Lost Planet Colonies zostało wzbogacone o kilka nowych trybów rozgrywki dla pojedynczego i dla wielu graczy. Na sobotę przygotowaliśmy dla was zapowiedź gry Darksiders. Co ciekawe, tytuł bazuje na apokalipsie świętego Jana. W Darksiders wcielimy się w rolę wojny, jednego z jeźdźców apokalipsy. Wesoła gromadka przybyła na ziemię w celu dokonania biblijnej apokalipsy, jednak szybko okazało się, że nie wszystko idzie zgodnie z planem. Pan Wojna zostaje wystawiony do wiatru, traci swoje nadprzyrodzone zdolności, a co gorsza, staje się także obiektem ataków ze strony światła i ciemności. Kto zrobił naszego bohatera w bambuko? O tym będziecie mogli przeczytać na gram.pl. Ostatni, niedzielny tekst zostanie poświęcony 9. kompanii, RTS-owi bazującym na znanym rosyjskim filmie. Specjalnie dla was przygotowaliśmy beta test tej pozycji. O 9. kompanii piszemy ostatnio dość sporo, bo warto. Choć gra nie pochodzi z żadnego wielkiego światowego studia deweloperskiego, ma potencjał, aby sporo namieszać. Twórcy bardzo duży nacisk położyli na realistyczne odwzorowanie działań wojennych w Afganistanie, skupili się też na losach poszczególnych żołnierzy z tytułowej 9. kompanii. Do tego stworzyli bardzo fajny silnik odpowiadający za fizykę gry i określili to nie z gorszą grafiką. Nie obejdzie się bez tradycyjnych zapowiedzi działu Community. Piotrek? Cześć! Snake powraca, wraz z nim na gram.pl startuje konkurs Metal Gear Solid, w którym macie możliwość wygrania grę z podpisem Kojimy. Co trzeba zrobić? Przekonacie się już sami wkrótce na gram.pl/konkursy. Zapraszamy was również serdecznie do odwiedzenia nowej strony w kolektywie poświęconej uniwersum słynnego barbarzyńcy, Age of Conan gram.pl. No i to tyle. I tak kończymy ten tygodniowy wstępniak gramowy. Zapraszamy na gram.pl.